Szanowni Państwo, znajduję się na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lubawce, żeby poinformować Państwa o wspaniałym wydarzeniu, które czeka nas w Lubawce. Co to będzie za wydarzenie? Jest to Puchar Polski w czugbolu. Czugbol jest to taka nietypowa dyscyplina sportu, która zdobywa coraz większe rzesze fanów na całym świecie, zwłaszcza w Europie i Azji. I poprzez ten Puchar Polski chcemy tę dyscyplinę sportu przywieźć na Dolny Śląsk. Szanowni Państwo, inicjatywa, o której mowa, jest dofinansowana ze środków Fundacji BGK. Udało nam się pozyskać grant w wysokości 11 210 zł, co stanowi 100% zadania, które zaplanowaliśmy. Udało nam się zainteresować władze Fundacji właśnie poprzez wymyślenie tak nietypowej inicjatywy, tak nietypowej dyscypliny. Fundacja przystała na to bardzo ochoczo, dzięki czemu realizowane są tutaj w szkole zajęcia z tej dyscypliny sportu. Oprócz tego zostanie zakupiony sprzęt sportowy w postaci piłek, koszulek i bramek, które zostaną już na wyposażeniu szkoły. Tak więc bardzo dużo wspaniałych rzeczy jako owoce tego projektu tutaj w Lubawce zostanie. Jest ze mną również pani dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lubawce, pani Ewa Telega, która też zaangażowała się bardzo mocno w to przedsięwzięcie, jak i nauczyciele, którzy prowadzą te zajęcia, za co im serdecznie dziękujemy i mamy nadzieję, że będziemy Państwa mogli właśnie 19 i 20 listopada zaprosić na wspaniałe wydarzenie. Dlaczego wspaniałe? Chociażby dlatego, że patronat nad nim objęły takie jednostki jak marszałek województwa dolnośląskiego Cezary Przybylski, czy też samo Ministerstwo Sportu. Tak więc, drodzy Państwo, szykuje nam się tutaj coś naprawdę niebywałego i z tego miejsca również Państwa pragnę zaprosić do uczestnictwa w tym wydarzeniu, którym będzie Puchar Polski, oficjalny Puchar Polski w czugbolu. Bardzo się cieszę, że Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lubawce może uczestniczyć w projekcie, o którym była mowa wcześniej, czyli w turnieju międzynarodowym czugbol. Uczniowie naszej szkoły już od września trenują pod okiem trenera Waldemara Domitrze i Macieja Tkaczenko. Jest to coś nowego dla nas, ponieważ dzieci znają inne sporty, tak akurat nie. I samo to, że zdecydowały się na to, że biorą czynny udział w zajęciach, a jest to sport taki bezkontaktowy, intelektualny, dał duże możliwości rozwoju tym dzieciom, jak również, prócz rozwoju, myślę, dużo rozrywki. 19 i 20 listopada już będą mogli się wykazać swoimi sprawnościami i będą brać udział w turnieju międzynarodowym, w którym uczestniczą zarówno Polska, Czechy, jak i Niemcy. Cieszymy się bardzo, że na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lubawce, a w ogóle w Lubawce, będą organizowane zawody. I zapraszamy wszystkich, którzy chcieliby obejrzeć to.